Każdy arystokratyczny dwór nie mógł funkcjonować bez muzyki. To ona była siłą napędową życia towarzyskiego i to z jej powodu organizowane były bale i występy. Tak też się działo na dworze hetmana Jana Branickiego. Hetman na stałe zatrudniał kapelę dworską. Kapelę, która na co dzień oczywiście umilała mu dzień dworski, ale również brała udział w tych właśnie okazjonalnych przedstawieniach. O tej kapeli również wiadomo tyle, że początkowo z kilku zaledwie osób zatrudnianych na stałe rozrosła się ona w latach 50. do niemal 30 osób, czyli do całkiem dużego zespołu muzycznego, w którego skład wchodzili artyści muzycy związani również z dworem królewskim, najpierw Augusta II, potem Augusta III, bo obaj ci królowie byli miłośnikami opery i baletu. I jakby w związku z tym, z tych zainteresowań i zarazem z tych ludzi, których udało się obu Wettynom zgromadzić, korzystali również magnaci, którzy jakby wypożyczali albo czasem wykradali tych ludzi do swoich własnych kapel czy też zespołów właśnie muzyczno-teatralnych. Ten właściwy rozkwit Białegostoku to są właśnie lata życia hetmana Branickiego, który zmarł w roku 1771. Jest to moment znaczący dla polskiej historii, bo musimy pamiętać o tym, że stało się to jakby w przededniu rozbiorów, w przededniu tej tragedii Rzeczypospolitej, która przyczyniła się właściwie do upadku naszej państwowości na ponad 100 lat. I jakby z tym właśnie upadkiem kraju po trosze złożyło się również upadek Białegostoku jako właśnie centrum kulturowego i centrum sztuki. Ponieważ po śmierci hetmana jego żona Elżbieta Poniatowska, zwana również Izabelą, siostra Stanisława Augusta, ostatniego króla Polski, mieszkała w Białymstoku jedynie od czasu do czasu. Ze względów prawno-dziedzicznych mogła jedynie dysponować tym majątkiem. Nie był to jej majątek własny, prywatny. W związku z tym nie czyniła tutaj należytych fundacji, jakby ograniczając się tylko do niezbędnych czynności, niezbędnych konserwacji. I to również dotyczyło właśnie tych rozrywek, utrzymywania teatru dworskiego, utrzymywania kapeli. Po prostu nie było już takiej potrzeby. Wdowa po hetmanie nie była hetmanem. W związku z tym jakby ten status polityczny był zupełnie inny. Nie potrzebowała ciągłej reprezentacji i manifestowania tego swojego statusu. Stąd też jakby z chwilą śmierci hetmana jakby to żywe życie kulturowe Białegostoku stopniowo podupada. Mamy nadzieję, że dzięki programom poświęconym mecenasowi Branickiemu, chociaż odrobinę przybliżyliśmy naszym widzom niezwykły czar Białegostoku sprzed prawie 250 lat.